Hej, cześć, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 17 Ultimate Team. Pozwoliłem sobie na delikatne szaleństwo weekendowe, to znaczy otworzymy sobie nieco droższą paczkę. Jak widzicie, mam 500 FIFA points zamiast 250. Uzbieranych mam już ponad 25 tysięcy. Teraz myślę sobie tak. Otworzyć sobie jedną dużą za 15, ale tu mam jeszcze też takie, ale tego nie chcę otwierać, bo szkoda. Więc wolę sobie otworzyć jedną dużą złotą paczkę premium za 15 tysięcy, więc sobie takową też otworzymy. Zobaczymy, co trafi. Może będzie jakieś szaleństwo, może nie kłótnie szaleństwa. Walkout! 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 O! Walkout! Co to jest? Co to jest? Hugo Lloris! Znowu, po raz drugi Hugo Lloris! Nie, ja myślałem, że coś lepszego, ale nie, Hugo Lloris! Co to za traf? Przepraszam bardzo, dlaczego mam takie koszulki ubrane? A, bo bramkarz ma takie! Hugo Lloris! Nie! Walkout! Tegoroczny walkout życia! Walkout! Zajebiście! No, szkoda, wiem, pewnie on jest drogi, ale to i tak mi się fajnie zwraca, bo nazbieram sobie na jakiegoś piłkarza. Dobrze, można coś specjalnego zrobić? 87 parowania, 90 refleksu, 87 łapania, 65 szybkości, 68 wykopów i 82 ustawienia. No szkoda, że Tottenham przegrał dzisiaj z Chelsea 4-2 po ostatnim golu Maticia. Otwieram sobie banana, oglądam powtórki, widzę specjalnie, że to będzie gol Maticia, bo przeglądałem sobie i patrzę, co on strzelił. Ja myślę, on nawet siły nie użył, to po prostu jak rogan leciał, taki pokrzywiony rogan, ale trafił od poprzeczki, aż przez moje sławki było słychać. No, Lloris nie miał za dużo szans, ale nie, walkout, zajebisty walkout. Pierwsza interwencja Hugo Llorisa i proszę bardzo, od razu pięknie dla karnego. Wycie tylko. Dokładnie. Już dwie interwencje, teraz liczymy na trzecią. O kurde! Co to była za interwencja? Nie dość, że od słupka, to od bramkarza jeszcze się odbiło. Nie, Hugo Lloris jest już naprawdę dobry. Czwarta, nie! Ten bramkarz jest istotny! Wyciepuj to od razu! 5 interwencji! 13 minut! No, lepszego bramkarza naprawdę nie mogłem zyskać! Pudło! Nie wierzę! Co to było? 5 interwencji w 13 minut! Tego jedna naprawdę niebezpieczna! To się mogło naprawdę tragicznie skończyć! A tak, Hugo Lloris wszystko wychwycił! Dobra, przesuń zespół wyżej! To będzie naprawdę mocne, to już jest mocne wzmocnienie. 10 punktów zgrania i takie interwencje wyczynił. Na jego aktualny poziom to jest naprawdę niesamowite. Dobra, Paulo Dybala, Paulo Dybala. Ej, Paulo Dybala próbuje. Jest! Kurde, co za ręka. Nie wierzę. Następny raz. Nie, nie, on ratuje drużynę. To już jest 8 interwencja. Czy 7, nie wiem, ale on tu naprawdę. I jeszcze jedna. Nie wierzę, Hugo Lloris, co on tu gra? Co on w tym meczu gra? To jest po prostu niepojęte. O. Nie wierzę, to już jest 9 interwencja. A Hugo w 24 minuty. Co za bramkarz. Następna interwencja, 10. On jest, dobra, i Paulo Dybala, teraz nie można tego zepsuć. No i zepsułem. Ale to już jest 1-0. Tyle bronił, tyle interwencji, ale w końcu musiała wpaść. Nie wierzę, po prostu ja zupełnie w to nie wierzę. Ale on ma większość piłkarzy z wypożyczenia. Dobra, trzeba to wyrównać, to jest bardzo ważne.
żeby wyrównać. Koniec. Piłka wyszła na aut bramkowy, za chwilę. Nie wyszło mu dośrodkowanie. Znowu przesuwamy zespół wyżej. No trzeba jakoś wyrównać. Nie wiem jak ja to wykonam, ale trzeba, naprawdę trzeba. Czy stała wyrównać? Jest! Gol samobójczy! Ha, gol samobójczy! Matiello! Dobrze, samobój! O, jak odpi... Od śródstopia to się odbiło, ja cię kręcę! Scott Dan samobuja strzelił. Na 1-1. Co za gol? 11 interwencji. W jednej połowie. Nie, to jest naprawdę niesłychane. Chcę powtórzyć. Naprawdę, chcę powtórzyć tą ilość. I Patrice Evra jest man of the matchem. Chociaż nie wiem jak on to zrobił. No, oczywiście reszta gra jak gra, czyli po swojemu. Ale Hugo Lloris to jest naprawdę potężny goalkeeper. Teraz obrona. Jest, kurde, 12 interwencja. Bij rekordy, lepiej bij. No i zajebiście, idealnie. Nie psujmy tego. Pięknie, Matiello. Dybala stracił piłkę. Fucking shit. No nie, serio! Serio! No i teraz Dele Alli. No kurde, i znowu tu nadrabiaj. To będzie kipka. Co? Co on tu robi? Co tu Lloris robi? Nie wierzę. Pomimo kolejnej straty, co on tu... Nie! Lloris, co on tu gra? Goal Line Technology. Nie wierzę, co on tu pogrywa. Owszem, nawet z daleka nie wyglądało na to, żeby piłka... No, strzela! Wybij. Słyna sędziego, nie ma jednak co? Racji, był spalony. Jaki spalony? Żałuje, bo miał z, jakiej, z jakiej racji? Kurde, jeszcze za późno odpistuje spalonego. O, dobra, wybijamy. Kurde, co Lloris tam porobił? Znowu. No, dobrze teraz grał w pole karne. Dobra wymiana podań. Ma trochę wolnego miejsca. No kolejna interwencja, ja już nie wiem ile on ma. Ale zaraz chyba dojdzie to do 20. No i znowu interwencja. Nie, Hugo, ty jesteś naprawdę boski. Jest szansa. Oddaje strzał. Dobra, koniec tego meczu. Szkoda tej przegranej. Naprawdę. Ja nie wiem. Ja po prostu tu miałem pecha. Mimo tego, mimo wszystko miałem pecha. No szkoda, kolejna przegrana w 10 lidze. Patrice Evra man of the meczem. U niego oczywiście James Rodriguez. No szkoda, naprawdę. O, ja nic tak naprawdę nie strzelałem. Ile interwencji? 20! Ja pierniczę! Hugo Lloris w jednym meczu 20 interwencji wybronionych. I on nie ma man of the meczu. Mnie to jeszcze boli. Ale co on za mecz zagrał, mimo przegranej. Jednak jestem zadowolony z tego goalkeepera. Ale niekorzystny dla mnie to jest rezultat, no bo przegrałem jednak to spotkanie. Naprawdę szkoda. Wielka, wielka szkoda, że to się tak musiało skończyć. Dla mnie, on już dla mnie jest w Juventusie. To jest dla mnie już zawodnik Juventusu. Przez względu na to, że jeszcze ma kolegę z byłego klubu Juventusu. Dla mnie on oczywiście wrócił. Oczywiście wiek tutaj nie ma nic do rzeczy, bo klasa sama w sobie tego bramkarza jest. Klasa sama w sobie. No i Blaise Matuidi sobie jeszcze pogra tych 5 spotkań, dopóki oczywiście nie straci możliwości, ale naprawdę mecz kozacki. No szkoda, że przegrałem. Nie miałem za dużo sytuacji, bo koleś dominował. To mogę być... To się mogę do tego przyznać. Koleś nade mną zupełnie dominował. Nic mu nie mogłem zrobić. No i co jeszcze? Co jeszcze mogę dodać do tego wszystkiego? No nie wiem, chyba wyślę ten mecz w całości. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Pomimo przegranej, mecz naprawdę... To był mecz bramkarza, mimo przegrany.
dziękuję bardzo za obejrzenie. Dajcie komentarz, nie wiem, lajka, cokolwiek. Dajcie mi znać, czy sprzedać faktycznie tego Lorisa, czy go zostawić w składzie i dalej nim grać, bo sami widzieliście, co on robił, co on za sytuację wychwytywał. To jest naprawdę niepojęte, jak ten bramkarz jest teraz bardzo dobry, w wieku 31 lat. To może być naprawdę francuski Buffon. Jestem tego pewny, że to będzie jego godny następca za 5 lat przynajmniej. Chciałbym, żeby trafił do Juventusu. Tak, to jest takie moje głupie marzenie, oczywiście ściętej głowy, ale fajnie by było zobaczyć Hugo Lorisa w Juventusie. To jest takie moje ale. A tak to dziękuję za obejrzenie. Dajcie komentarz, lajka, suba, oczywiście i tak to nie dacie, ale no tak tylko mówię. Ale widzieliście sami, co się działo w tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Yo!